I powiem to tak, zaczynamy od ćwiczenia najmniej zaawansowanego. No dobra. I to jest po prostu zabawa poprzez ruch. Drążek nie pozwolił się trzymać. Coś ty tu zamontował. Drążek nie pozwolił się trzymać, nie dajcie się zwieść. Siła nie boi się techniki. Prostota, od której ludzie najczęściej unikają, bo ludzie chcą zrobić dużo powtórzeń. A tu chodzi o jakość, bo ilość pojawia się z czasem. No nie możesz mi rozśmieszać w trakcie robienia powtórzenia, Dawid. No i się leci. Ej, ty masz to! Rozbieg jest jak Ronaldo. Buty bardzo dobrze zawiązane, czekamy tylko teraz na naszą gwiazdę dzisiejszego wieczoru i zobaczymy, co nam dzisiaj uda się ciekawego nagrać. Może Dawid mnie dzisiaj czegoś ciekawego nauczy, jeżeli chodzi o triki street workout, bo on jest naprawdę w tym mega dobry, ale to pewnie zaraz zobaczycie. Jak on jest dobrze przygotowany, dobra koszulka. Siema. Siema. Co tam się dzieje? Robią podkop do banku. Robią podkop do banku, także przyszłość w naszych młodych ludziach. Może na początek oprowadzenie po parku. Oprowadzenie po parku. Jak to się stało, że to tutaj wytrzymało tyle lat i jest dalej w swojej niezmiennej formie? Mimo powodzi, mimo sił skrętnych. Wiecie, jak się energia zgadza, to się wszystko inne też zgadza. Plaża street workout Raciborz to miejsce wyjątkowe, które rozkopuje w sobie ludzi. To nie dość, że jest ostre światło, to jeszcze ostra forma, o czym dzisiaj zobaczycie. Zobaczycie, jaka to jest ostra forma, jak Dawid ściągnie koszulkę tutaj. Wydaje mi się, że od tego się zacznie tutaj pokazywanie ostrej formy. Będzie też ostra krata. Mam też przygotowany żart o tobie, wiesz? Żart? Żart... Jak ty się nazywasz? Ten mudryk? Paweł? Dzisiaj jesteśmy z człowiekiem, który lubi bardziej kominy niż Święty Mikołaj. Dobra. Chrup, chrup. Przygotowywałem ten żart przez ostatnie 3 dni. Witam się, Dawid. Siema, Paweł. Bardzo miło, że chciałeś tutaj wystąpić w moim odcinku. Czym się dokładnie zajmujesz, żeby ludzie też wiedzieli? W 2013 roku byłem jedną z pierwszych osób wprowadzających kalistenikę i street workout, czyli trening z własną masą ciała na dzisiaj już takich urządzeniach, kiedyś trzepakach i placach zabaw. Więc pompki, stanie na rękach, wszystko co z własną masą ciała, czasem z cudzą. I no what I mean, przede wszystkim trening z własną masą ciała. Pewien z efektów tej ciężkiej pracy na pewno możemy tutaj zobaczyć za nami. Tak. Bo jednak ktoś podjął inicjatywę i stworzył ten park. I wiem, że na pewno miałeś w tym duży swój udział. Powiedz mi coś więcej o tym, dlaczego tutaj możemy w ogóle dzisiaj ćwiczyć. Jak chodzi o to, to było miejsce, które po prostu się odrodziło w Raciborzu. Stworzyliśmy genialne warunki obok Zamku Piastowskiego, z placami zabaw, strefą rekreacji, strefą chillu, strefą dla rodzin, z deptakiem raciborskim nad Odrą, nad prawym brzegiem, więc to miejsce jest po to, żeby każdy mógł przyjść, żeby mógł na świeżym powietrzu, na pięknym słońcu, które jest dla nas elementem zdrowia, chwycić drążek, stanąć bosą stopą na piasku i po prostu poczuć klimat plaży, będąc na południu Polski. I można powiedzieć, cały ten odcinek, można powiedzieć, jest dzięki tobie. Dzięki tobie mamy miejsce. Ty również. Mam nadzieję, że dzisiaj nauczysz mnie paru swoich trików. Zaczniemy może po prostu od rozgrzewki. Może jeszcze coś ciekawego powiemy. Tak czuję, że jest tak troszeczkę luźniej. Dokładnie. Zrobimy, jak to nazywasz? Lifestyle workout? Lifestyle workout. Lifestyle workout to styl wykonywania treningu po prostu lifestyle'owo. Nie każdy jest zawodnikiem, nie każdy aspiruje w bycie olimpijczykiem czy złotym medalistą, więc lifestyle workout to styl życia w treningu. Także my dzisiaj się będziemy bawić. Zaczniemy tutaj od rozgrzewki. Tak jest. Zaczynamy od pajacyków 2.0. Znaczy najpierw trzeba włączyć bieg pierwszy, żeby wejść na bieg drugi, ale pajacyki pod kątem takim każdy zna, nie? To są pajacyki... To są 2.0. 2.0 takie są. A tamte były co? Pajacyki 1.0. To są 1.0. To teraz sobie troszeczkę popracujemy łokciami. No i proszę Państwa, palimy barki, także od samego początku zrobimy sobie ćwiczenie, które polega na tym, żeby bez ciężaru poczuć już naramienny. No i to polega na tym, że na zablokowanych rękach dźwigamy sobie ramiona do połowy. Jeżeli ktoś robi 10 powtórzeń, jest ok na start. Jeżeli ktoś zrobi 15 w tej płaszczyźnie, 20, to już naprawdę szacun. No i zaczynając od tego, przechodzimy sobie w robienie tego troszeczkę do tej przestrzeni, cały czas pracując. Także tutaj już jest praktyka też do odlotu małego i to bez Red Bulla. My jesteśmy na chlorofilu, także pamiętajcie mordeczki, chlorofil, nie Red Bull. Pamiętajcie, że ja po tych ćwiczeniach czasami czuję się jak po treningu już dobrze. Tak? Nie? No właśnie słyszałem, że moje rozgrzewki są takie jak dla kogoś trening, no ale cóż, jak się chce mieć dociętą kratę. No i tu jest ta przestrzeń do tego, żeby odczuć każde włókienko barków. Potem oj, tak, się tak, to czuć. Jednocześnie tutaj wargi się trochę trenuje, tak usta, bo one tak do góry, tak się z wysiłku. I teraz na boki.
czyli robisz po prostu rozgrzewkę całościową, nie omijamy tutaj żadnych. Robimy sobie stojąc. Nie musimy, wiesz, za każdym razem mówić. Co to jest? No nagrywamy sobie. Z buta, wiesz. To teraz, żeby popracować sobie troszeczkę nad korem, nad naszym torsem, to wyciągamy łapy w górę i lecimy sobie do boku, no, rozciągając tak, tutaj. Tak, widzowie, róbcie. Ja tutaj akurat będę patrzył, czy tutaj się nagrywa dobrze. To nam umożliwia bardzo fajną pracę tutaj boczną częścią naszego torsu. Dzięki temu mamy okazję rozciągnąć i pociągnąć do góry, napinając mięśnie. To oczywiście będzie bardzo ważne, dlatego że brzuch i pośladki to nasze stabilizatory, więc żeby popracować w tym, co nas stabilizuje przy jakimkolwiek ćwiczeniu, warto jest tym trochę ruszyć. Dlatego że większość ludzi ma z tym ogromne wyzwanie, z doświadczenia wynika, obserwując ludzi. Popracujemy trochę nad nadgarstkami, nad stawami, nad nadgarstka, tak? Dlatego że mobilność w tym miejscu, w momencie, gdy będziemy robić pompki, rozruszanie tego miejsca, gdy będziemy robić podciągnięcia, to jest turbo kluczowa rzecz. I na samym starcie pracujemy na bardzo szeroko rozstawionych paluchach, dajemy sobie stabilną podstawę właśnie na ziemię, wyciągamy łokcie, bicepsy do przodu, w sensie doły łokcie. Wyciągamy do przodu, rotując, w ogóle czując ten ruch. Warto sobie trochę poćwiczyć samą rotację, ale tylko właśnie na zasadzie wkręcania dołów łokciowych do środka i do zewnątrz. I mając właśnie je do przodu, tak, ty masz ładnie zablokowane łokcie do przodu, właśnie bicepsy, doły łokciowe. Pracujemy sobie będąc z ciężarem na kolanach. Ciężar mamy na kolanach, a nadgarstki pozwalamy ugiąć, wychylając barki do przodu, tak? Wychylamy barki do przodu, cały czas mając ciężar na kolanach. Pracujemy sobie delikatnie, bez bólu, bez żadnych... Tam nie widać, wiesz? Ale proszę zostawić ten sprzęt. No, proszę nie dotykać. No co to? Pożyczalnia? 500 zł się należy. Dzieci tutaj widzą atrakcję, bardziej zainteresowane sprzętem niż vlogerami. Jakbym był prawdziwym Jackiem Grealishem, a on był prawdziwym mudrykiem, to wtedy by byli zainteresowani nami. Jakąś koszulkę bym podpisał albo coś. No dobra. I tak jak widzieliście, robiąc to ćwiczenie z palcami skierowanymi do przodu, robiąc to ćwiczenie... To wy! No. Więc pracując w ten sposób, mając część wewnętrzną na podłożu, a teraz część grzbietową też nadgarstka. Czyli dajemy grzbiet nadgarstka, wyciągając znowu doły łokciowe do przodu, bicepsy do przodu, mając zablokowane łokcie, w 100% zablokowane. Idziemy sobie na przykład na boczki, to też jest taka płaszczyzna, w której można popracować. Wychodź do nas. Nie. Czemu nie? Wychodź do kadru, będziesz w filmie. Ale bicepsy wypięte do przodu, łokcie zablokowane, dokładnie. Czujemy różnicę? No jest troszeczkę inaczej na pewno. Feel the difference. Więc tak jak widzicie, naturalne najczęściej jest to, że ktoś stara się nie prostować ręki. Ręka to by uciekała w zgięcie, nie? Więc tym elementem przydatnym do pompek, do stania ręka, do podciągnięć jest zawsze praca na tym, żeby była siła prostych ramion. Ona się wywodzi z gimnastyki. W gimnastyce bardzo ważna jest siła. Oprócz tego, żeby potrafić wypychać, to żeby potrafić zablokować łokcie. Dzięki temu jesteśmy dobrze przygotowani. I powiedz mi, czy już możemy zaczynać trenować? Już możemy trenować. Zamiast Red Bulla, tak jak mówiliśmy, no chlorella, spirulina, wiecie, olejek miętowy, koniecznie. Pijesz chlorofil, nie? Nie wiesz, co to chlorofil? Co ty ćwiczysz i chlorofilu nie pijesz? Ja nie wiem. Więc zaczniemy od najmniej zaawansowanego ćwiczenia, dlatego że ważne są progresje, czyli stopniowo od najłatwiejszego elementu iść po prostu kroczek po kroczku dalej. Naprawdę, no nic z wielkich rzeczy, bo wiadomo, chodzi o to, żeby każdy był w stanie spróbować. No tak, jednak to ja będę robić, tak? Te dokładnie ćwiczenia zaraz. Tak, więc że... po prostu łapiemy się drążka. No i wskakujemy. Oczywiście to była najprostsza wersja. Cały sens w tym, żeby na drążku zostać, przejść do wykroku. No i go oczywiście zacząć robić w serii, najpierw na jedną nogę, potem oczywiście zmiana na drugą, no bo musi być ta symetria, prawda? Z tych prostszych ćwiczeń to od tego, Paweł, zaczniemy. No to jak widzieliście, Dawid pokazał, także przechodzimy. Tak, to był ten chwyt drążka, tak. Trzeba było się go po prostu chwycić. I co dalej było, bo już zapomniałem. No wskakujesz na drążek właśnie z podskoku z nóg. No i dobra, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jednak, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie możemy pokazywać wszystkiego od razu. Zaczniemy od tych prostszych ćwiczeń i zaraz sobie przejdziemy tutaj do cięższych, takich jak Dawid pokazał. W tym momencie będziemy pokazywać już tak całkiem serio.
serio proste ćwiczenia, bo trochę zgrywów, śmiechów musi być. Paweł pokaże tobie, zresztą tak jak wam odbiorcy, ćwiczenie, które może wygląda prosto, ale myślę, że w prostocie klucz. Łapiemy sobie takie poręcze, to czasem w domu mogą być krzesła, wyciągamy sobie troszeczkę nogi do przodu, podpierając, zapierając się o piasek. My mamy australiany, podciągnięcia australijskie. Najważniejsze, żeby nie mieć zgiętych bioder, żeby nie być też w takiej dziwnej pozycji, tylko być w wyprostowanej pozycji po prostu. Najlepiej jeszcze napiąć pośladki. Dźwigamy się fajnie, zachowując proste ciało. Można kontrolować sobie tempo zejścia w dół, żeby było ciężej. Wyciągasz nogi trochę do przodu, wbijasz pięty w piasek, tak żeby być wbity piętami w piasek. Pięty, zadzierasz stopy, zadzierasz palce. Dajesz sobie kciuki tak, żeby trzymać jak szklankę. No i opuszczasz się do wyprostowanych ramion. Do wyprostowanych ramion, do końca, do samego wyprostu. Ej, okazało się teraz, że to ćwiczenie zawsze robiłem źle, bo nigdy tak pleców nie czułem przy tym ćwiczeniu. Okej. Okay. Zawsze gdzieś tak, ja robiłem tak o. O, tak? Tak, no. Jednak... To możliwe dlatego, że miałeś stopy ułożone inaczej. Tak, no. A te, jak zadrzesz, jak wbijesz piętę w podłoże, jak zadrzesz palce. Myślałem, że to jest właśnie jedno z tych ćwiczeń, które jest przyjemne. A jednak okazuje się, że to nawet to ćwiczenie nie jest przyjemne. Naprawdę jedno z najprostszych ćwiczeń jest bardzo owocne, bo jeżeli ktoś trzyma aktywnie napięty brzuch, jeżeli ktoś trzyma wyprostowaną sylwetkę, to naprawdę fajnie wpływa to na, nie wiem, 80% tak naprawdę mięśni naszego organizmu. A potem też wiecie, salta, akrobacje, stanie na jednej ręce. Kolejnym ćwiczeniem, jednym z takich bardziej podstawowych, bardziej wartościowych, to jest nawet podpór na poręczach. Teraz pokażę wariant podporu na poręczach na zabudowanych. Jest to potwornie łatwe, czy nie? Potwór jest potwornie... Jeszcze. Ale bardzo prosta zasada, albo sobie możemy w taki sposób skoczyć, to tylko wygląda łatwo, albo możemy sobie wejść po prostu na taki, na takie drążki, ustawić sobie, to konkretnie są poręcze dipy, ustawić sobie odpowiednio nadgarstki. One nie mogą się załamywać do środka, one najlepiej jak są pionowo właśnie w podporze, ustawiamy się tak i staramy się nie zapadać tutaj, żeby nie mieć barków przy uszach, tylko wypychamy właśnie barki od uszu, oddalamy się i trzymamy to w takiej pozycji nie na ogiętych rękach, tylko znowu na zablokowanych, wyprostowanych właśnie łokciach. No i to ćwiczenie jest bardzo owocne. W momencie, gdy pracujemy sobie chociażby w ten sposób, to taka odpowiednik dźwigania sztangi. Nie wiem, czy widzieliście czasem na siłowni, ktoś stoi i dźwiga tak sztangę, nie? Trzymając ciężar. No to jest odpowiednik tego ćwiczenia. Nie potrzebujesz sztangi. Możesz być w podporze, No i potem można na przykład również zrobić taką wersję o wyprostowanym ciele do boków. Koleżanki możemy wtedy chwycić w pas i tak dźwignąć na kolegów, tak. Kolegów nie? Kolegów nie. Też tak by było fajnie. Ja wiem, że piłkarski klimat to... Ops, ja to powiedziałem na wizji. Zablokowane łokcie, no klasa. I cały czas trzymaj zablokowane łokcie, właśnie w tym sztuka. Zablokowane łokcie cały czas i pracuj tylko łopatkami. Aha, okej, okay, tak. Dokładnie, czujesz różnicę, zablokujesz łokcie i pracujesz samymi łopatkami schodząc w dół. Pracujesz nad ruchomością barków tak naprawdę, nad mobilizacją obręczy barkowej, żeby ona tutaj sobie pracowała. I to są tak zwane ruchy wyizolowane. Izolujesz tak naprawdę pracę swoimi obręczą barkową, eliminując ruch w łokciu. Pamiętaj, że poczułem bardzo dobrze tą izolację. Poczułeś? Poczułem, no. W całych rękach. Czy to ma jakiś związek z izolacją na budowie, czy nie? O, jak ładnie połączyłeś wodki, no nie chciałem mówić, wiedziałem, że sam na to wpadniesz. Tak sobie chwytacie, obracacie się i... No i robicie sobie taką deskę, ale w zwisie. A tak całkiem serio to weźmy się za podciągnięcie, dlatego że to jest jedno z bardziej wartościowych ćwiczeń podstawowych. Nie no, ale myślę, że zróbmy to. Zróbmy to, bo dawno tego nie robiłem. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. To dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym to zrobił dalej. Cześć, patrzę na wskaźnik łapek w górę. Dobra, jest 10. Jest 10. Także myślę, że za to możemy zrobić tutaj takie ćwiczenie. I tutaj troszeczkę piasku można tak. Dokładnie, bo nie wiem, czy widzieliście ten subtelnie spadający usta naszego blogera piasek. Teraz przyglądajcie się, co to jest mobilizacja, a co to jest jej brak. Ty piłkarze będą... Czekaj, zrobię taką. O, nie jesteś taki sztywny. I na końcu musiałem jeszcze przytrzymać, tak? Paweł chciał zrobić salto w bekleverze, bardzo szybko salto. Ja nie potrafię salta zrobić, przechodząc do beklevera i lądując. Paweł był bliżej niż ja. Do poprawy. Zaczynamy tak naprawdę od tego, że ja teraz sobie inaczej chwycę, bo patrzę, jaki mam odcisk. Na łapie, na kciuku, że nawet nie będę pokazywał. Zaczniemy sobie to ćwiczenie od wersji w kulce. Wersja w kulce jest taka. Przechodzimy i nie prostujemy ciała, ale robimy to w ten sposób. Zachowujemy plecy prosto, nogi podkulone. Mamy robić content dla widza, no to co?
teraz powoli podkulając nogi, całkowicie podkulając nogi do klatki. Nie, podkulając do klatki. Osuwasz dupsko na dół, dupa na dół i trzy. Jak bareczki? Ciężko było. Jak bareczki? Trochę wyrywa, co? Myślę, że parę głębokich oddechów i zrobimy to. Dokładnie, a wiesz, jakiś tam wyrwany bark albo coś tak jak Grubson śpiewał. Naprawimy to, byśmy mogli zacząć od nowa. Ale to będzie już ostatnia próba. Czy dam radę? Jasne, że tak. Jacek już zjadł, więc ma siłę. Połodotkuj i trzymaj. Trzymaj. Zjeżdżał chwyt, widziałem to. Wina drążka. Drążek nie pozwolił się coś trzymać. Coś ty tu zamontował. Drążek nie pozwolił się trzymać, nie dajcie się zwieść. Niektóre drążki są takie, że nie dają się trzymać. Siła nie boi się techniki. No i salto zrobione, bez layouta i tak dalej, ale salto to salto, nie? A puścisz się? A tam. No. Teraz przejdziemy do bazowego ćwiczenia, jakim jest podciąganie. Mój rekord. Nie będę starał się go pobić dzisiaj. Może przebijesz tą magiczną liczbę, która brzmi na ten moment 3. Jeden z najważniejszych elementów w podciąganiu będzie to, żeby po chwyceniu drążka kciuk nie znajdował się tu, tylko żeby kciuk znajdował się tak jak przy trzymaniu szklanki. Kolejną rzeczą jest to, by nie wisieć tak o, tylko by ściągnąć łopatki. No i jedną z najważniejszych rzeczy jest wyprostowane ciało. Broda nad drążek i do wyprostu. No i to jest prostota, od której ludzie najczęściej unikają, bo ludzie chcą zrobić dużo powtórzeń, słabej technice. A tu chodzi o jakość, bo ilość pojawia się z czasem, gdy jest coraz więcej jakości. No dobra, jest okej. Okay. Dokładnie. Podciągasz troszeczkę bareczki, łopatki, przepraszam, ściągasz. Czujesz? Czuję, trenerze. Jedną z ważniejszych rzeczy w chwycie będzie to, by on był głęboki. Można powiedzieć, by był taki, a nie taki na palcach. Proszę, poszedł. I góra. I dajcie znać. I czwarte dla widza. Cześć, rozluźniłem się. To dla was było. Ten czwarty był dla was. Także... No nie możesz się rozśmieszać w trakcie robienia powtórzenia, Dawid. Ale teraz jest czas na subskrypcję. Dokładnie. Jak patrzyłem, 90% osób, które mnie ogląda, nie subskrybuje mojego kanału. Także słowiański przykład. Na dzielnicy tu. W naturalnym środowisku. Film dokumentalny, Dawid. Street workout Janin. Widzowie, to nie jest green screen. Dawaj dla widzów! Dociągnął! I jeszcze robi holda. I tak se podtrzyma 90 stopni ze strzelą powoli. Pamiętaj, ostatnie ćwiczenie najważniejsze, ostatni ruch. On o to zadbał. W następnym odcinku będzie 5,5. Aha, pamiętajcie, co do jakości. Jakość pojawia się po próbach. Nigdy na początku nie ma jakości. Do jakości dążymy. To była jakaś awersja w moją stronę. Nie, to tak. Niektóre drążki po prostu nie dają się trzymać. Już ciężko. Dziesięć procent widzek, to dla was. No. Może dlatego, że mam podeszwy właśnie takie. Dokładnie. A ostatnio może robiłem bez butów. No dobry jest, dobry jest.
Ty, ale faktycznie jestem taki, kurczę. Jest trochę porzeźbiony. Jest chłopak. Coś trochę, nie? Jest. Ty, ciekawe, od czego to wszystko jest? Jak myślisz, że to od grania w piłkę? No. My zawsze mamy tak, że za karę robimy na przykład 50 pompek. O, popatrz, od razu lepiej. No i się leci. Proszę państwa, jak na piłkarza całkiem dobrze. No i co, słuchaj, odpalamy drona, przechodzimy na boisko. Niestety dzisiaj nie było nam dane zawitać na normalny Orlik, ponieważ wszystkie są zamknięte. Ale no, gramy tym co mamy. Kolana poździerane będą, ale... Ale co tam, coś, jak to mówiliśmy, dogramy jakąś klepkę, tak? Jasne, że dogramy jakąś klepkę. Na dwie piłeczki tutaj jeszcze dodatkowo. Ej, widać, że coś tam jeszcze masz. Chłopaki, gracie z nami? 2-2? To może jakoś połączymy siły, co wy na to? Okej, okay, tak? Na YouTube? Tak, na YouTube'a, no. Bartek! No chyba, jak nie chcecie, to możecie nam odstąpić jedną bramkę po prostu. Na chwilę, bo chcemy sobie nagrać. Nie, zrobimy tak, że my w dwójkę, ja z Dawidem, na was wszystkich. Bo on jest taki dobry, że po prostu no, tak damy radę. Co wy na to? Ej, ty masz to! Powiem ci, że się nie spodziewałem, że tutaj aż takie akrobacje będą robione. To chodźcie na jedną bramkę. Robimy konkurs poprzeczki. Jako że budżet jest ograniczony, to konkurs jest o dwie dychy. Kto wygrywa, to pierwszy strzeli dwie poprzeczki, zgarnia dwie dychy, tak? Zgadzacie się? Dawaj, zaczynamy. To pierwszy po prostu będzie miał... Ajajaj. Teraz kolega, jak masz na imię? Alan. Dawaj Alan, teraz ty zaczynaj. Piona. Rozbieg jest jak Ronaldo. Yes! Brawo! Ekstra, piona! Teraz Adam, tak? To jest niemożliwe, nie? Alan by rozwalił tutaj konkurencję. Brawo. Wygrałaś. Wygrałeś dwie dychy, ja lecę po pieniądze, nie? Co jest? No, no to słuchajcie, Alan, gratuluję ci. Jest jeszcze bonusik, trzy dyszki są. Piszcie gratulacje dla tego chłopaka w komentarzach. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, albo że kiedyś się jeszcze spotkamy na boisku, bo możliwe, że wie. Możliwe, że twoja kariera wyląduje gdzieś po prostu na wyżyny. A gdzie chciałbyś grać na przykład? Tak, na start w Unii Racibórz. W Unii Racibórz? A już trenujesz w Unii? Nie. Ale chciałbyś? Tak. A, no to spoko, no to powodzenia. Mój kozyn w Czwartowie, w Czworkowie gra. Tak? Jak się nazywa? Filip. Ale to jakiś taki młodszy gra, tak? Tak, młodszy. No, no to widzisz. Ja akurat w Czworkowie też gram. Także spoko, dzięki wam wielkie i do następnego odcinka. Cześć. Cześć. Się, szacun. Trzymajcie się. Panowie. O to chodzi. Dziękujemy za mecz.